Witam was ponownie w Nichlumbrze. Jesteśmy w Lawander i gramy dalej. To już widzieliśmy. Dziwne. To było dziwne. Nie wiem, po co zrobiłem. The burning spirit of flames lie within the red color. Brawo! Halawander, brawo! You are in the volcano fields. Znowu! Oh, come on! Fire and magma, a dangerous and inhospitable place. Dziwna, chciałem być szczery, dziwna to jest kompozycja tych. Oj, tu szybciej. Nie, to chciałem, kurczę. Iść normalnie. Here is another color. The burning spirit of flames lie within the proszę! You can step on red, but don't stay there for too long. O, nie mogę. Okej. Mogę tu normalnie przejść, bez tego, bez... Wow! Ciekawe jestem, ile tu jest rozdziałów? Proszę zapis! Wow! To dopiero porównanie. No typowe, nie? Po angielskie typowe, ale chodzi mi, że tak akurat dlatego, dla otoczki całej gry. Nareszcie, dziękuję. Jest! There it is, the flower. Now go and get it, somehow. No było śmieszne, ale dobra. Nie mogę tak. To było świetne z mojej strony. Mogę zwyczajnie zrobić tak. Nie, muszę wrócić po ten. Nie mam wyboru. A, zrobiłem w ten sposób. Fajnie, okej, dobrze jednak zrobiłem. Nie! Ouuu! Co nam da ta moc? Ostatnia moc! Czy to może ostatni rozdział? More colors. More power. Every time you obtain a new ability, you temporarily forget about your problems. And about your guilt. A jednak. Chodzi o to, że pożera światy ta pustka przez niego?
Now you have learned how to harm your enemies. You are not harmless anymore. They will never underestimate you again. Red colors enrage the fireflies. They will cast more light. It may prove useful in the future. Rozumiem. Fire is not only for killing. Sometimes it can be constructive. A, nas podniesie. Okej, rozumiem. Koniec. You must go back to the volcano. Harness the power of fire and bring death to your enemies. Wina, nie? Tak, więcej umiejętności, tak bym powiedział? To, jak on to określi? Jak mnie... Nie pamiętam, jak to określił, jak spadaliśmy. A, że pozwalają nam zapomnieć o naszej winie. Że o problemach. Tak, to jest prawda. Jedna malutka, jakaś przyjazna rzecz potrafi tak sprawić, że człowiek już po prostu... Tylko, żebyśmy sami siebie nie podpalili. A zrobimy egzamin. Tak. Nie, dlaczego? Robię tylko dlatego, bo muszę. Jeśli to faktycznie są bracia i siostry z pustki, no to nie chcę ich zabijać, ale jak są wysłani, no to jaki mam wybór? No teraz to nieproste się robi, jak możemy po prostu ten... iść i zabijać ich normalnie naszymi samymi umiejętnościami tymi, pustki. Be careful. This place is very dark. Those fireflies create some light, but there must be a way to make them brighter. Mogę, a to będzie, nie będzie więcej. Myślałem, że będzie więcej, jak zrobię więcej tego. A nie. Może być taki malutki kawałeczek nawet, więc nie muszę tak bardzo się starać. Mam widzieć takie malutynki. Okej. Okay. O nie! Albo chodźmy dalej. To nic nie, ja sprawdzałem. Chcę zobaczyć, tylko coś tam jest. Czy to się z naszym bohaterem stanie, czy tą duszyczką? Czy to, że poczuła teraz moc te wszystkie i co, będzie chciała być kimś więcej? Jaką szczelinę? Nie rozumiem. Follow the gap, czy... Uważaj na szczelinę, czy look out. A, gap, tutaj gap, okej, okay, łapię. Mhm. Luka pomiędzy tymi. A, to już wszystko. Wychodzimy za skin, czy dalej idziemy we skinach? Uff, na szczęście. Ale muzyka strasznie się zrobiła agresywna. Czy to się odnosi do charakteru naszej postaci, z każdą jej umiejętnością dodatkową? Strasznie nie mogę skukować sobie tej umiejętności. To się teraz zrobiło nieproste z tą umiejętnością. On niszczy. Rozumiem. Lud.
Plymouth, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. Aj, to... Dałem mu przyjść. That was Plymouth, a powerful creature. It can erase the colors, so be careful. Czy nie przyspieszymy go, nie zwolnimy, nic nie możemy mu zrobić, bo to on jest takim odkurzaczem, takim spychaczem, no jak to powiedzieć, jak to w zimę jest często. Nie, w zimę? Nie, takie, jeszcze takie normalne samochody, co czyszczą ulicę, nie w zimę, normalnie, takie ciężarówki. Dead end? Nie wiem. A, ty mi pomożesz. Dobra, to był fajny błąd. Pomocny. Wtedy nie przejdę. There is no way to fight the Plymouths. They have no weaknesses at all. Dokładnie. Nie! These cannons react with red color. These cannons react with red color. Nie lubi go ominąć. W ten oto sposób. Au! Zamiast walnąć pięścią, zahaczyłem ręką jeszcze nad garstkiem. Wiesz, ręki nie zamałem. Jestem głupi. Czyli jednak nie są bezbronne! Co ty mówiłeś mi? Myślałem, że nie warto, nie zabijemy go. Dokładnie. Nikt nie... O, to jest właśnie... To też ładnie powiedziane. O! Idzie mi sam tam po... A, okej. Lawa? Your journey goes from cold to heat. Wow, jakbyśmy myśleli z góry! Z gór! Dadł do piekła. Wow, jakby pcha wózka skierowała tego. Albo nadinterpretuje już za bardzo. O, your journey goes from cold to heat. This must be the hottest place on earth. O, zadało to mi. Your body feels warm. You may be close to the end of your journey. Czy jednak, możliwe, że to jest ostatni rozdział. Czy ja mogę stąd skoczyć? A mogę tu wskakiwać? A, i zmazało mi cały ten... lód. Nie zapomniałem, że ja skaczę dostatecznie wysoko, żeby wskakiwać na takie skrzyneczki. W jakim sensie czujemy się spełnieni, że nie rozumiem, to jest ciepło, że nie wiem, to jest metaforyczne ciepło? Jak to chodzi? Ciepło duszy, ducha, że człowiek czuje ciepło w środku, że nie wiem, jak uczucia miłość, emocje pozytywne, to wtedy jest też taka metafora, bo nie za bardzo rozumiem, czujesz się spełniony, w jakim sensie?
że chodzi o to, że... Nie wiem, jak kto się czuje spełniony. Trochę mało informacji. A nie lubię nie lubię też nadinterpretować. Okej. Nie! Tam już ciemność widzę, czy pustkę. Nie wiem, czy teraz musimy zrobić ten kolerek. Nie, źle zrobiłem. Czekaj, mały! Jak to zrobić, czy tam to podnieść? Mogę tak spowolnić to? Jaj, kurczę, przepraszam, wiecie co chodzi? Muszę w tej platformie się wybić. O nie! Oj, udało się, uff! Nie, ja poczekam teraz. Nie ma sensu być głodnym! Sangowino. Być tego. To jest po łacinie. Być. Łakołem krwi. Jestem! Ucieczka jest trudna, ale... Proszę bardzo, ale krucy rozdziobują mi daszek. Nie słuchają się mnie. Słuchają, nie boją się mnie. Dosięgaj tutaj. Nie! Oczywiście, ja. Halamander. Proszę Państwa, wszyscy, halamander. O, myślałem, że jeszcze mi sięgnie. Znowu do jaskini idziemy. Trochę się robi już takie monotonne. Another dark cave. Though this time, you won't depend on anyone. You are your own light. Okej. Okay. A coś cicho, ciszył się wcześniej coś ten narrator. Musimy być ostrożni! Aj, chciałem się zapać ściany. Nie miałem zamiaru skakiwać tam. Ale wiatr. Ale brzydka pogoda. Nie lubię takiej pogody. Co jest tu? A, bo od nowa. Nie od nowa. Tak, od nowa, okej, okay, tam zapomniałem, że nie miałem zapisu. Pokażę tak, że to jest ostatni już odcinek drogi naszej postaci, ponieważ... Staying on the ground is not safe.
przeskoczę go? Nie, nie. Nie mogę. Ups, prawie mnie zjadł. Ej, co jest? A, okej, okay, tu jeszcze muszę. Budziłeś się? Okej. Okay. Wow, naprawdę nie wiem, co tam dalej zrobić. Staying on the ground is not safe. Rozumiem. Ale na suficie już tak. O! A mnie... Ale to tak nisko. Kurde, zmarzy mi! Aj! Chamstwo! Czyli się znowu za... No, możemy po tym skakać, nic nie będzie. Staying on the ground is not safe. Nie. Okej, okay, tutaj damy radę na bank. Okej, okay, rozumiem. Już nawet tam powiedział, że nie możemy stać na podziemi. Ale nie możemy tam tego zrobić. O, ty chamidło. A zaraz, nie, niepotrzebnie. Jest! Światło. O. Znowu pustka, kurczę. O, jednak. You don't want to destroy anything. Dokładnie. But you deserve to live. Dokładnie to chodzi. O, i zginąłem. Słuchałem jego tego tekstu. Przepraszam. It's coming again. The void is almost here. You know what to do. You can't. It's not your fault. It's your curse. Kurwa. You don't want to. It's coming again. The void is almost here. You know what to do. You can't. It's not your fault. It's your curse. You don't want to destroy anything. But you deserve to live. Dokładnie o to mi chodziło cały czas. Myszka mi zjechała, świetnie. Ale gdzie my jesteśmy? To jest ciekawe. Czy naprawdę jesteśmy w tym, w świecie ludzkim, w świecie żywych? O, pięknie. No. Cudownie. Okej. Czyli go czym grałem w sumie. Sprytne. Dziękuję twórcy za ten pomysł. Prepare to run. Oj, kurczę, moja kulpa, przepraszam.
A tu nie zdążę po prostu. Ale głupi jestem, przepraszam was. O nie. Kurczę. Trudne to jest. Czas! Jestem głupi. Ciężki etap, ciężki etap. Prepare to run. Okej, czyli zaraz pustka. Jedziemy. To będzie ciężkie. It happens again. Się z tym przesadziłem. Just like the other times. You must run. Taki mam zamiar. Wow, ale miałem niesamowite szczęście. Sam mówiłeś, ja mam prawo do życia, nie chcę naprawdę. To win, cały czas wszystko wina pustki jest. O, zaraz mogłem zginąć. Szybko. Wow. Co? Nie! Przecież dotknąłem! Guilt. Guilt. Guilty powinno być. Znaczy guilt to winny. Regret. Myślałem, że zdążę. Trudne, trudne, trudne. No, jestem idiotą, totalnym idiotą. Przepraszam was. You had to do it. It's not your fault. You had no choice. Co teraz się stanie? Czy może jeszcze jakiś jest ten rozdział? Tak, jeszcze jakiś rozdział jest. Miasto, miasto! A tu są ludzie, już zginą ludzie przez nas. O, jaką muzykę. What? Is this place? Ładna muzyka. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.